bardzo. Więc myślę, że tak, na leczenie na swojej skupie. Szanowni Państwo, mimo mnie to przedmiotem z Bronią będę mogła mówić o właściwie postulatach badawczych historyków związanych właśnie z życiem posłucha miesięca kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj 33. rocznica śmierci kardynała. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że dzisiaj wiemy znacznie, znacznie więcej historycy badacze na temat prymasostwa, niż widzieliśmy w 1981 roku, tak, w roku śmierci prymasa. A ówczesny stan wiedzy sumowała książka Biografia prymasa Piotra Andrzeja Niceckiego, kardynał Wyszyński, prymas Morza Stanu. Od tego czasu, a szczególnie po 1989 roku, pojawiło się bardzo dużo nowych źródeł, przede wszystkim historycznych, a w związku z tym oczywiście i opracowań monografii. Zostały otwarte archiwa, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych. Część swoich zbiorów otworzyła Archiwum Prymasa Polski, Archiwum oczywiście Instytutu Prymasorskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. I jak powiedziałam, dzięki temu właśnie pojawiło się mnóstwo publikacji, monografii o charakterze przyczynkarskim, wspomnień, które pozwalają lepiej poznać oczywiście samą postać prymasa, czas uwarunkowania takich działań. Wydane zostało też mnóstwo prac pośrednio odnoszących się do prymasostwa Wyszyńskiego kardynała, a dotyczących relacji państwo-kościół. Te dzieła też są oczywiście teraz publikowane sukcesywnie przez dzieła prymasa przez Instytut Prymasowski. Bibliografia prac jest rzeczywiście ogromna i imponująca. Zbierał ją w dwóch tomach pan redaktor właśnie Romaniu. Jeden tom w 2006 roku, potem w 2011. Ja myślę, że dzisiaj już można by było do tego tomu też dopisać kilkadziesiąt co najmniej pozycji. I może zrobię dygresję, ale właśnie ta bibliografia jest ogromna i pytanie może brzmi, w jakim stopniu te prace przekładają się właśnie na taką wiedzę ogólną o prymasie i w jakim stopniu jego nauczanie jest obecne w ogóle w dyskursie publicznym, w życiu Kościoła. Myślę, że to jest pytanie i poszukujące odpowiedzi, ale ja się tym nie będę zajmowała. W każdym razie, punktem wyjścia jest biografia kardynała Wyszyńskiego, którą napisałam w 2009 roku, ukazało się pierwsze wydanie, a w 2002 roku drugie, znacznie poszerzone. I właśnie w tej książce starałam się zawrzeć jakby obecny stan wiedzy historyków na temat prymasa, życia prymasa, na temat prymasostwa kardynała Wyszyńskiego, uzupełniony znacznie o kwerendę w archiwach, o nowe źródła, do których dotarłam. Mam oczywiście świadomość, że mimo tego, mimo tych starań i to, że się udało dotrzeć do nowych źródeł, oczywiście, że to nie jest temat wyczerpany, tak? Że na pewno ani nie wyczerpałam wszystkich źródeł, ani opracowań. Zdaję sobie z tego sprawę, że są obszary działalności prymasa, które wymagają albo dalszych pogłębionych badań, dalszych kwerendy w publicznych archiwach, albo nawet rozpoczęcia też pionierskich badań. Niektóre z tych spraw sygnalizuję w biografii, licząc na to, mając nadzieję, że ktoś podejmie w przyszłości szybciej te kwestie. I będę chciała wymienić kilka tych obszarów, które wymagają moim zdaniem takich pilnych badań, ale zacznę jeszcze od źródła, bo jestem przekonana, w ogóle historycy od lat o tym mówią, piszą, że na takim bezcennym źródłem do poznania życia, ale posługi nauczania kardynała Wyszyńskiego, ale również i życia Kościoła w tamtym czasie, do poznania relacji, stosunków państwo-kościół, bezcennym źródłem do zrozumienia są zapiski prymasa, czyli pro memoria, które ukazały się tylko we fragmentach posiadania opracowaniu naukowym. No, one są publikowane we fragmentach, nie wiadomo jakiego klucza, mówiąc szczerze, przez historyka też pana doktora Petera Rajna. Niemniej no, wydaje się, że takiego właśnie wydania z pełnym aparatem naukowym opatrzonego przepisami naukowymi wymaga opracowanie i wydanie właśnie wszystkich zapisków, wszystkich tomów zapisków prymasa. A o tym, jak ważne one są i co nowego wnoszą, to mi świadczy to, że kiedy kilka lat temu pan
Peter Reina wydał fragment zapisów prymasa dotyczący konklawy z października 1978 roku. Okazało się, że rzeczywiście one w nowym świetle stawiają rolę prymasa Wyszyńskiego właśnie w tym wydarzeniu, że to, co czasem publicystycznie było pisane, publikowane, interpretowane, że jest daleko od prawdy. Więc myślę, że to źródło rzeczywiście jest bez wątpienia bardzo cenne i historycy zresztą od dawna postulują publikację taką z pełnym aparatem naukowym tych zapisków. Jeżeli chodzi o inne kwestie, bez wątpienia pilnych badań wymaga tego zasygnalizowana przeze mnie w biografii kwestia zaangażowania prymasa Wyszyńskiego w opiekę duchową nad katolikami na wschodzie. Jest to temat rzeczywiście bardzo mało rozpoznany, niezwykle ważny ze względu właśnie na to, że można w ten sposób lepiej poznać aktywność prymasa w kościele powszechnym, tak nie tylko w kościele polskim czy w relacjach z Watykanem, ale właśnie w kościele powszechnym. Ta działalność prymasa była utrzymywana w konieczności w tajemnicy i dlatego dzisiaj trudno jest o materiały źródłowe, trudno jest o wspomnienia. Wiemy o tym oczywiście, że ta opieka duchowa prymasa nad katolikami na wschodzie wynikała ze specjalnych uprawnień przyznanych prymasowi Polski przez Stolicę Apostolską. Nie wiemy tak naprawdę chyba do końca, jakiego obszaru ona dotyczyła u katolików mieszkających w Związku Sowieckim, ale wydaje się, że z dostępnych materiałów, jakie są prymasa, głównie interesowały ziemie wschodnie, chociaż mogę tutaj się też mylić. Również z jednego z dokumentów, który został znaleziony przez profesora Żaryna w Berenie, wynikałoby, że zostały mu te uprawnienia, gdy chodzi o obszar objęcia właśnie tą opieką duchową katolików na wschodzie, ograniczone do końca 60., chociaż to źródło nie jest zweryfikowane, więc trudno też mówić, czy jest to prawdziwe. Wiemy bez wątpienia o tym, że prymas przygotowywał dla Watykanu raporty na temat sytuacji katolików zamieszkałych na terenie Związku Sowieckiego, że sporządzał te raporty na podstawie informacji uzyskiwanych od osób, z którymi utrzymywał kontakty. Jedną z nich była Maria Szaroro, o czym pisał dr Gajewski. Wiadomo, że prymas pomagał w przerzucaniu za wschodnią granicę literatury religijnej, modlitewników, różańców itd. Wiemy, że na Soborze w sposób nieformalny reprezentował katolików właśnie za wschodniej granicy, na wschodzie, którzy byli pozbawieni struktur kościoła. Wiemy też, to są pewne dwie informacje o tym, że w 1961 roku udzielił potajemnie święceń kapłańskich w Laskach Królów pod Warszawą profesorowi ze Lwowa Henrykowi Mocnego i wiemy też, że konsekrował na biskupa w 1967 roku na biskupa Lwowa Jana Cińskiego ze Złuczewa, ale innych informacji nie mamy. Nie wiem, czy to byli jedyni uświęceni przez prymasa księża ze wschodu i tych i innych pytań jest oczywiście znacznie więcej. W ogóle o udział, jak szeroki był ten udział prymasa Wyszyńskiego w tworzeniu tych podziemnych struktur kościoła na wschodzie. Bez wątpienia więcej do tych informacji przyniosła jakaś szczegółowa, dogłębna kwerenda archiwów, może właśnie na Ukrainie, na Białorusi, Litwie, również archiwów watykańskich, może kościelnych polskich, może właśnie jeszcze przeanalizowanie problemowania dokładnie zapisów prymasa, bo on o tym również tam pisał. W tej książce o kardynale Wyszyńskim podjęłam, tutaj się powołam na cytat z recenzji pana profesora Jana Żaryna, cytuję, po raz pierwszy w literaturze przedmiotu próbę opisania w sposób całościowy stosunku prymasa do rodzącej się w latach 70. opozycji demokratycznej. Po tej właśnie takiej całościowej analizie wniosek jest taki, że prymas z zainteresowaniem przyjął oczywiście powstanie tej opozycji w latach 70., ale zachowywał taką dużą ostrożność, broniąc jednocześnie oczywiście osób represjonowanych, dlatego że nie sądził, aby w ówczesnej rzeczywistości perikojaukraińskiej była możliwość, żeby te grupy przekształciły się w stałe formy reprezentacji społecznej. A poza tym wynikało to również z tego, że prymas był utożsamiał się z polityką tych środowisk opozycyjnych, dlatego że konflikt kościoła z państwem nie miał charakteru politycznego w pojęciu prymasa, ale światopoglądowym. W każdym razie chodzi o to,
że wydaje się, że te ustalenia dotyczące właśnie stosunku prymasa do opozycji w latach 70. należałoby rozszerzyć jeszcze, pogłębić bez wątpienia jeszcze o inne archiwa, ale rozszerzyć i zbadać stosunek też prymasa, kuratora kościoła w tamtym czasie, ale prymasa Wyszyńskiego od lat 40. do opozycji, czyli właśnie lata 40. jeszcze jako biskupa lubelskiego, potem prymasa Polski lata 40., czyli stosunek do wolności i niepodległość, do Narodowych Sił Zbrojnych, do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i tak dalej. I aż również do grup niewielkich w latach 60. i aż do Solidarności do 80., co akurat jest najlepiej poznane. Na pewno solidnego studium badawczego wymaga kwestia specjalnych pełnomocnictw Stolicy Apostolskiej przyznanych prymasowi Wyszyńskiemu. Wiemy, że oczywiście, że te uprawnienia przejął prymas po kardynale prymasie Klądzie, dziękuję do 51 roku z kardynałem Adamem Sapiechą, że były to szerokie uprawnienia, bo dawały możliwości wszystkich właściwie regulowania spraw zamiast Stolicy Apostolskiej, oprócz zawierania oczywiście konkordatu i spraw takich porozumień międzypaństwowych, troszeczkę mniejszej wagi, tak zwanego akordu. Ale jest jeszcze wiele pytań, bo wiemy o tym, że te dokumenty są odnalezione, ale wydaje się, że one wymagają opublikowania i właśnie takiego historycznej analizy, bo one były, te uprawnienia, przez kolejnych papieży potwierdzane, ale trochę narosło nieporozumień właśnie związanych z różnymi wspomnieniami różnych osób i tak dalej, w jaki sposób, czy one czasami były, czy zawsze były pisemne, czy były ustnie, również bo i tak było, w jakiej formie, czy były zawężane, czy też nie. Ja mówiłem o tym, że wszystkie te uprawnienia zatwierdził, ale myślę, że nie ma w każdym razie takiego opracowania monograficznego na ten temat. Z tym wiąże się kolejny temat, a mianowicie, czy też kolejna kwestia, która wymaga, taka szczegółowa bardzo kwestia, ale też jest bardzo ciekawa, którą sygnalizuję w książce, a mianowicie dotycząca spraw personalnych, czyli uzgadniania kandydatów na biskupów między prymasem, który właśnie był wyposażony w te specjalne pełnomocnictwa Watykanu, a władzami PRL. Otóż wiemy oczywiście, że prymas musiał przedstawiać kandydatów na biskupów władzą, zarówno przed 53 rokiem, jak i po 56 roku. I na podstawie źródeł dwóch tak naprawdę tylko, ale wydaje się, że pewnych, udało się ustalić. Te źródła, że powiem, to jest pismo radcy ambasady sowieckiej w Warszawie Dmitrija Zajkina z marca 52 roku oraz scenogram późniejszej rozmowy w stycznia 60 roku, rozmowy prymasa Wyszyńskiego z sekretarzem pierwszym KCBZ-em, czyli z Władysławem Bogunką, z których z tych dwóch dokumentów wynika jasno, że prymas przed 53 rokiem próbował się dogadywać z rządem w ten sposób, że przedstawiał władzą pięciu albo też sześciu kandydatów na stanowisko biskupa. Przedstawiciele rządu wskazywali dwóch albo trzech, do których nie zgłaszali żadnych uwag i pretensji. Te nazwiska wędrowały do Watykanu. Dzięki temu rozwiązaniu prymas rozładowywał jakby tak potencjalne konflikty, bo tych konfliktów z nim związane było bardzo dużo w latach 70. między innymi, więc to rozwiązanie, nie wiemy właśnie, jak było to rozwiązanie było stosowane, było przed 53 roku, nie wiemy, czy po 60 roku, co postulował właśnie prymas z rozmowy z sekretarzem Bogunką, czy one były stosowane, czy udało się do nich wrócić, czy też nie. Szczegółowa kwestia, ale wydaje mi się, że istotna, dotycząca właśnie praktyki sprawowania funkcji biskupa prymasa. W książce też omawiam dosyć szeroko, wydaje mi się, relacje między prymasem a Stolicą Apostolską. Relacje te czasami były niełatwe, często właściwie niełatwe, wynikające ze zmieniającej się polityki wschodniej Watykanu. Wydaje mi się, że o tym właśnie mówią między innymi źródła, ale również opracowania, ale również mówią zapiski samego prymasa. I wydaje mi się, że tutaj należało przeprowadzić jeszcze dokładną właśnie kwerendę w archiwach watykańskich na ten temat, dotyczących tego tematu dokumentów.
Być może dodatkowe informacje mogą przynieść oczywiście wspomnienia pamiętniki pracowników Kurii Watykańskiej, hierarchów z innych kościołów lokalnych, oczywiście również pro memoria dalsze. I w tym kontekście też ważne by było właśnie zbadanie, czy i na ile i w jaki sposób prymas wpływał w ogóle na kształtowanie polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej. W książce jeden z rozdziałów poświęciłam relacjom kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły. Opisałam je głównie do 1978 roku. Tutaj zgadzam się z postulatem pana doktora Andrzeja Dańskiego, który wpisał we wstępie do biografii, że należało poświęcić rzeczywiście oddzielną monografię relacjom prymasa Stefana Wyszyńskiego z poszczególnymi kolejnymi papieżami, czyli właśnie z Piusem XII, z Janem XXIII, z Pawłem VI, Janem Pawłem I. Najwięcej stosunkowo oczywiście wiemy o tych relacjach z Janem Pawłem II. Myślę też, że oddzielnego studium wymaga relacja prymasa z poszczególnymi zakonami. Szczegółowa kwerenda konieczna by była w archiwach kościelnych, państwowych na temat różnych zgromadzeń zakonnych w archiwum prymasa Polski, archiwach watykańskich, archiwach zgromadzeń zakonnych, także Instytutu Pamięci Narodowej. Wiem, że prymas również na podstawie specjalnych pełnomocnic rozciągał swoją władzę nad zakonami, co było rzeczywiście dla tych zakonów zgromadzeń było nieocenioną pomocą, rolą wielką prymasa w czasach trudnych dla kościoła, ale między innymi przyciśnął Wydział Spraw Zakonnych przy sekretariacie prymasa Polski. Jednak od lat 60., kiedy te kontakty zgromadzeń zakonnych z Watykanem z kuriami generalnymi stały się łatwiejsze, te relacje się zmieniały. Bywały też napięcia, których jeszcze w dodatku poprzez działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa były, czy starała się Służba Bezpieczeństwa, można tak powiedzieć, jakby je wywoływać czy pogłębiać. Więc bez wątpienia to by też wymagało badań. I powiem jeszcze może o dwóch rzeczach, mianowicie właśnie zbyt solidnych monograficznych badań, prac takich nie ma, wymagają badania nad relacjami prymasa z grekokatolikami w Polsce, których prymas był przecież zwierzchnikiem również na ramach specjalnych pełnomocnic, podobnie jest jak kościoła rumieńskiego. Poza tym takich studiów wymagają również relacje z kościołami mniejszościowymi w Polsce, myślę głównie o kościele ewangelicko-augsburskim. I na koniec też mam świadomość, że w pracy poświęciłam jeden rozdział relacjom między prymasem Wyszyńskim a środowiskiem SNAP, ale myślę też, że więcej informacji jeszcze by mogła przyjść taka bardziej dokładna kwerenda w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, a szczególnie w aktach sprawy OASA, która została założona przez Służbę Bezpieczeństwa na środowisko SNAP, a była prowadzona od 1957 do 1989 roku. W każdym razie jedno zdanie pointy na koniec, że na wystąpienia dzisiaj historycy wiedzą dużo, dużo więcej 33 lata po śmierci, czy to było w 1981 czy 1982 roku, ale bez wątpienia nadal życie, działalność, prymasostwo kardynała Stefana Wyszyńskiego jest polem do badań historycznych, co oczywiście nie przeszkadza, a mam nadzieję, że może pomóc procesowi weryfikacyjnemu, o którym pewnie za chwilę będzie mówił ojciec Bartoszewski. Dziękuję bardzo.